Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku wracamy do przeszłości i otworzymy sobie tego oto giftboxa z kolekcji Panini Kick Off 2021. Dla przypomnienia, produkt zakupiony w sklepie Fantop. Kolekcja była wydana po raz drugi ze względu na covid. -a. Miały się odbyć mistrzostwa w 2020, niestety zostały przesunięte na rok 2021 i dlatego wyszła po raz drugi kolekcja właśnie z kartami, z zawodnikami do Euro 2020. Polikę ściągniemy. W środku jest Antoine Griezmann w koszulce Francji. Jest to wersja nordycka, czyli możemy trafić karty nordyckie, i z tego co pamiętam, to tutaj w każdej saszetce był jeden nordyk. No i mamy limitkę z Griezmannem. Duża limitka jest z Harem Kane'em, czyli będzie Francja, Anglia, i jeszcze jedna jest w środku. Timo Werner, Niemcy, czyli Francja, Anglia i Niemcy, bardzo Konkretne drużyny, fajny pojedynek. Się szykuje. Mamy 10 saszetek. Wszystko liczymy za jeden punkcik. No i zaczynamy. I mamy Portugalię, João Cancelo. Następnie Ampadu Walia, Finlandia Jensen, Szkocja Christy. Holandia Ake, tu mamy Kodzik, Gareth Bale, Shining Star, <laughs> z Wali. karta Platinum i mamy e, obiecanego Nordyka, bo tak jak wspomniałem w każdej saszetce jest jedna Karta nordycka Kevin De Bruyne, game changer Belgia i Dominik Szoboszlaj fan's favorite Węgry. Czyli nie wpadła ani jedna tutaj karta z zespołów na kartach limitowanych. Lecimy dalej. Hiszpania, Morata. Perwan Austria. Zomer Szwajcaria, Pojan Palo, Finlandia, Szwecja, Claesson Mamy Nordyka, Dania, Eriksen, Polsen, Dolberg i Braithwaite. Jest Anglia, Rice i Henderson na karcie Maestro and Prodigy. I jeszcze raz mamy Anglika, Kale Walker, Fans favorite czyli na razie. Tylko Anglia tutaj punktuje. <laughs> Mamy Rosję, Dzikia. Jeszcze raz Anglia, Jadon Sancho. Zobnin, Rosja, Niemcy, Julian Brandt, czyli też już pierwszy punkcik. <laughs> Belgia, Munier. Lustig, fans favorite, Szwecja. Nordycka karta z Finlandii: Hradecki, Toivio, Arajuri i Uronen. I Virgil van Dijk, Shining Star, Holandia. Włochy: Lorenzo Insigne, fans favorite. Mostowoj, Czeryszew, Rosja. Karta Multiple, Maestro and Prodigy. Caglar Syunku z Turcji, Defensive Rock. I nordycka karta z Danii, Kiersz, Meichel i Christensen. No i teraz bazówki. Polska Milik, Malinowski Ukraina, Polska Szczęsny i Anglia. Aleksander Arnold, no Angliki tutaj... Konkretnie padają Anglicy i Angliki. Mamy koszulkę z Włoch, Cilesen, Goldstopper Holandia. No i mamy Roberta Lewandowskiego na karcie Game Gamechanger. To jest oczywiście Nordyk. I z bazówek: Sobol, Ukraina, Hiszpania, Morata, Austria, Perwan. Valia James i Macedonia Elmas. No jak na razie tylko Francja bez punktu, bo już jesteśmy w połowie. Prowadzi zdecydowanie Anglia. Second skin e, Czechy. Multiple Portugalia. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Felix. Z nordyckich kart mamy tym razem Szwecję. Lindelöf, Lustig, Olsen i Jansson Azbazówek Finlandia Kamara Belgia Tielemans Szwajcaria Sommer Finlandia Palo i Szwecja Claesson <coughs> Przepraszam za moją chrypkę ale jeszcze jestem chory Marcus Rashford fans favorite Anglia piąta karta Rosja, Dzikia, Defensive, <coughs> Defensive Rock. Kolejna nordycka karta, Game Changer, Luka Modric z Chorwacji. Niemcy, Julian Draxler, druga karta. Chorwacja, Petkowicz. Szkocja, Dykes. Czechy Sołczek i Rosja Zobnin i w końcu mamy Francuza tym razem Adrien Rabiot z Chorwacji Brozowicz, Włochy Jorginho Chorwacja Vlasic Tufan fans favorite Turcja Szwecja, multiple Isaac Berg, Maestro and Prodigy, Ruben Dias, Portugalia, Power i najrzadsza nordycka karta: Nordic Invincible, Eriksen Pukki i Kulusewski, więc pięknie. Dwie saszetki nam zostały do samego końca. No, Anglia tutaj raczej dowiezie zwycięstwo do końca. Donna Roma z Włoch, Dania Was. Anglia, Kieran Trippier, szósta karta. Ukraina, Cygankow, Włochy, Immobile. Virgil van Dijk, Holandia, Fans Favorite. Z Austrii mamy multiple. Schlager, Baumgartner, Sabitzer. I nordycka karta to Donnarumma, Game Changer. No i ostatnia sztuka. Ponownie Anglik Erik Dyer na karcie Fans' favorite. Daniel James key Player Walia. No i nordycka karta z Finlandii. Hradecki Toivio Arajuri Uronen już wpadła dzisiaj po raz drugi. Z Polski jest Milik, Ukraina Malinowski, Finlandia Kamara, Portugalia Bernardo Silva. No i jeszcze jedna karta jest dla Francji Olivier Giroud. Czyli zwycięża tutaj Anglia. 7 kart wpadło, a na drugim miejscu Egzekwo Niemcy z Francją po dwa punkciki. No, najlepszą i najrzadszą kartą dzisiejszego odcinka jest nordycka karta Nordic Invincible. Także bardzo fajny produkt. Dajcie znać, co wy myślicie odnośnie tego giftboxa z kolekcji Panini Euro kick off 2021 Z mojej strony to tyle dziękuję za uwagę pozdrawiam trzymajcie się i cześć